Witam serdecznie. To jest zawór temperaturowy na powrocie między buforem 600 litrów a kotłem zgazowującym drewno. No i proszę sobie wyobrazić, że przez 20 lat, jak się zajmuję hydrauliką, to w życiu zamontowałem tylko jeden zawór temperaturowy, ten, który tutaj widzicie. I każde urządzenie, które jest zrobione, grupy pompowe, pompy centralnego ogrzewania, wszystko jest potrzebne, tylko trzeba zastanowić się nad tym, czy aby na pewno wszędzie jest potrzebny zawór temperaturowy i czy wszędzie potrzeba tyle pomp centralnego ogrzewania. Więc chciałem powiedzieć dwa słowa. Przez 20 lat, jak zajmuję się hydrauliką, zrobiłem kotłowni dwa źródła ciepła, około 200 do 250 kotłowni, dwa w jednym. Najczęściej jedno urządzenie na paliwo stałe typu kocioł zgazowujący drewno, kominek z płaszczem wodnym, czy inne urządzenie z takim urządzeniem typu kocioł gazowy, pompa ciepła, elektryczny, olejowy. I przez te 20 lat tyle kotłowni i tylko jeden zawór temperaturowy. No i co takiego nadzwyczajnego zrobiłem? Po prostu myślałem zawsze o tym, jak zrobić mniejsze przepływy, żeby grzać ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i żeby nie trzeba było takiego zaworu temperaturowego montować. Więc te urządzenia, które zamontowałem, do dzisiejszego dnia działają, mają się dobrze i taki zawór nie był potrzebny, żeby go zamontować. Więc liczy się tutaj po prostu konfiguracja całej instalacji centralnego ogrzewania. Więc nie będę tutaj tłumaczył, na czym to polega, bo są pewne rzeczy, których po prostu nie mogę powiedzieć. A więc chciałem po prostu powiedzieć, że można zrobić centralne ogrzewanie z mniejszą ilością pomp, mniej tych zaworów temperaturowych, mniej wymienników płytowych i innych różnych urządzeń, a i tak centralne ogrzewanie będzie dobrze to działało. Więc ja po prostu poszedłem swoją drogą, wyjdziecie swoją drogą. Najważniejsze jest to, by dobrze działało centralne ogrzewanie i żeby to miało wpływ na mniejsze koszty ogrzewania domu. Więc przez to, że montowałem mniej pomp centralnego ogrzewania, robiłem mniejsze przepływy wody, a i tak grzałem ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i ciepłą wodę użytkową, to obywało się bez zaworu temperaturowego na powrocie. Ale jeżeli ktoś tego nie umie zrobić poprawnie, to niech lepiej zamontuje zawór temperaturowy na powrocie, dlatego że producenci zalecają, żeby był, dlatego że nie wiedzą, kto jak potrafi dobrze skonfigurować centralne ogrzewanie. Więc tak na wszelki wypadek niech lepiej montują taki zawór temperaturowy na powrocie. Natomiast w wielu przypadkach jest to po prostu niepotrzebne. I ja, kiedy składałem kotłownię, tyle kotłowni, dwa w jednym, to okazuje się, że dobrze to działa. Urządzenia działają do dzisiejszego dnia, a zawór temperaturowy nie był potrzebny, żeby go zamontować. Ale ja nie mogę zdradzić Wam wszystkich moich tajemnic. Po prostu chciałem Wam pokazać, że można być instalatorem. Można podłączyć
różne urządzenia grzewcze, nawet dwa w jednym. No i co się okazuje, możemy zrobić mniej pomp centralnego ogrzewania i możemy nie montować wymiennika płytowego, nie montować zaworu temperaturowego na powrocie, nie montować sprzęgła hydraulicznego, pomimo tego, że mamy ogrzewanie podłogowe, a i tak wszystko będzie dobrze działało, a zakładam, że nawet lepiej niż jak montujemy to wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam.